świadomość polityczną i ta świadomość programów, to naszym zdaniem nie jest taka zero-jedynkowa sprawa. To nie jest tak, że wszyscy wszystkie Polki i Polacy świetnie znają programy, albo że nie znają ich w ogóle. Nową edycją będziemy ruszać 25 września. Niestety jesteśmy tutaj trochę związani harmonogramem wyborczym, bo jako, że pozyskujemy odpowiedzi bezpośrednio od komitetów, to musimy poczekać najpierw, aż te komitety się zarejestrują. I podstawowym celem jest działanie profrekwencyjne. Wierzymy w to głęboko, że ludzie, jeżeli będą mieli tą okazję, żeby w dosyć prosty, intuicyjny sposób zapoznać się z programami partii, z takimi najważniejszymi punktami, najważniejszymi tematami, o których te partie mówią, to faktycznie chętnie pójdą do urny wyborczej. Cześć! Z tej strony Agata Kempa, kanał LUB Bezpośrednio. Dzisiaj moim gościem jest Michał Mazur, jeden z koordynatorów takich projektów jak Latarnik Wyborczy i Młodzi Głosują. Cześć, dzień dobry i witam wszystkich oglądających. Mówiąc o tym, jakie projekty koordynujesz, trochę już zapowiedziałam, o czym będzie mowa. Wiemy, że wybory już oficjalnie odbędą się 15 października, więc w sieci i nie tylko zresztą w sieci jest coraz bardziej gorąco ze względu na kampanię wyborczą. Myślę, że też coraz więcej Polaków, Polek będzie się zastanawiać nad tym, na kogo oddać swój głos, czy iść na wybory, jakie poglądy rzeczywiście mają konkretne partie. No i tutaj naprzeciw wychodzi latarnik wyborczy. Czym jest ten latarnik wyborczy i jak z niego korzystać? Tak, zatem latarnik wyborczy. Najprościej mówiąc, to jest takie narzędzie internetowe tworzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jest fundacja, którą tutaj reprezentuję. I najprościej mówiąc, jest to narzędzie internetowe, które pozwala użytkownikom i użytkowniczkom na dopasowanie i sprawdzenie swoich poglądów i tym, jak one współgrają z poglądami konkretnych komitetów wyborczych, które startują w wyborach, no w tym wypadku w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 roku. Jest to najpopularniejsze tego typu narzędzie w Polsce. W roku 2020 przy wyborach prezydenckich 2 miliony osób sprawdziło swoje dopasowanie, w wyborach parlamentarnych w 2019 roku było to 2,5 miliona osób. I naszym podstawowym celem jest działanie profrekwencyjne. Wierzymy w to głęboko, że ludzie, jeżeli będą mieli tą okazję, żeby w dosyć prosty, intuicyjny sposób zapoznać się z programami partii, z takimi najważniejszymi punktami, najważniejszymi tematami, o których te partie mówią, to faktycznie chętnie pójdą do urny wyborczej. A drugim efektem też latarnika jest to, że wzmacniamy takie świadome głosowanie. Nawet osoby, które są zdecydowane już, żeby pójść do urny wyborczej i by zagłosować, czasami nie do końca znają programy nawet tych partii, na które chcą zagłosować, więc też latarnik pozwala im, by lepiej to dopasowanie zobaczyć. I może tak, żeby wyjaśnić lepiej, jak działa latarnik, ja tak wkrótce też opowiem o tym, jak go tworzymy, bo mam wrażenie, że to będzie z Tobą ładnie współgrało i się rymowało. Zaczynamy zawsze od tego, że tworzymy listę stwierdzeń dotyczących ważnych i aktualnych tematów społeczno-politycznych. Staramy się, żeby tych stwierdzeń było nie więcej niż 25, 25 to jest taki nasz limit, no bo chcemy też, żeby każdy potencjalny wyborca, wyborczyni mieli okazję i czas na to, żeby faktycznie na tego latarnika wejść i wypełnić ten test, który tam jest. Staramy się też zawsze, żeby te stwierdzenia były możliwie obiektywne i zawierały różne perspektywy no, różnych stanowisk obecnych na scenie politycznej. Dlatego jeżeli na przykład pojawia się stwierdzenie zbudowane w sposób, w Polsce powinno być wprowadzone coś konserwatywnego, to staramy się, żeby też pojawiło się inne stwierdzenie, które mówi, w Polsce powinno być wprowadzone coś liberalnego. Tak, żeby faktycznie tutaj taka równowaga poglądów została zachowana. Zresztą też pomagają nam w tym eksperci. Nie tworzymy tych pytań sami, mamy komitet ekspertów, też zróżnicowanych. W tym roku to są m.in. dr Helena Chmielewska-Schleifer, to jest badaczka i socjolożka z Akademii Dolnokoźmińskiego, czy na przykład Paweł Musiałek, to jest prezes Klubu Jagiellońskiego. Prócz nich jeszcze jest to kilka osób, ale tak staramy się też, żeby te poglądy też wśród tych ekspertów i kojarzone z nimi takie think tankowe myślenie było zróżnicowane. Gdy stworzymy już te stwierdzenia, przesyłamy je do komitetów wyborczych i czekamy, pozyskujemy odpowiedź bezpośrednio właśnie od komitetów wyborczych. Komitety mogą się odnieść do każdego ze stwierdzeń w sposób zgadzam się, nie zgadzam się i nie mam zdania Do tego mogą też jeszcze dopisać krótki komentarz, tak żeby sprecyzować swój pogląd w danym temacie, tak by ten postulat swój rozwinąć. Gdy już mamy te stwierdzenia, uruchamiamy latarnika dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek, którzy są gotowi z latarnika skorzystać. I tak samo jak wcześniej komitety wyborcze, użytkownicy odpowiadają na tą samą listę stwierdzeń, w taki sam sposób zaznaczając zgadzam się, nie zgadzam się, nie mam zdania i też mają możliwość zaznaczenia tego, czy dane stwierdzenie jest dla nich ważne lub mniej ważne. Dzięki temu też zlicza się troszeczkę inaczej liczba punktów i ten algorytm działa inaczej. Te twierdzenia, które są zaznaczone jako ważne, będą wyżej wartościowane. Ale nie będę tutaj wchodził w takie może szczegóły liczenia algorytmu, w razie czego zapraszam na naszą stronę latarnikwyborczy.pl. Tam jest wszystko zapisane i rozpisane, ale to są już takie szczegóły niekoniecznie atrakcyjne do opowiadania. I efektem po wypełnieniu takiego testu jest to, że użytkownik i użytkowniczka dostają tabelę z procentową listą dopasowania do konkretnego komitetu wyborczego. No i na tej podstawie mogą podjąć decyzję, czy na taki komitet chcieliby zagłosować, a może też dowiadują się, że myśleli, że bliżej im do jednego komitetu, a okazuje się, że następuje jakaś niespodzianka. Prócz tego też mogą oczywiście wejść w te wyniki i bardziej dokładnie sprawdzić to właśnie, jaka partia dokładnie na jakie stwierdzenie odpowiedziała i zobaczyć te komentarze, które wcześniej partie przygotowują, tak żeby się z tymi programami troszeczkę głębiej zapoznać. No i tak, serdecznie oczywiście zapraszam do tego, by na latarnika wejść. Z nową edycją będziemy ruszać 25 września. Niestety jesteśmy tutaj trochę związani harmonogramem wyborczym, bo jako, że pozyskujemy odpowiedzi bezpośrednio od komitetów, to musimy poczekać najpierw aż te komitety się zarejestrują i dopiero wtedy możemy do nich wysyłać stwierdzenia. Tak, ale 25 września na pewno już ten latarnik będzie dostępny i będzie parę tygodni, by z niego skorzystać. Tak jak mówiłem, na stronie latarnikwyborczy.pl. W tym momencie teraz jest tam dostępny test z ostatnich wyborów prezydenckich, więc też w razie czego można sprawdzić już teraz, jak to wygląda, jak to działa i jakie ma funkcjonalności. Tak, nawet jeśli przejdziemy przez ten test z tych poprzednich wyborów, czyli z wyborów prezydenckich, to można sprawdzić mniej więcej, jak ten algorytm działa. Tam rzeczywiście są pytania, które dotyczyły ówcześnie tych bardzo aktualnych kwestii, na przykład pandemii COVID-19, no bo te wybory były w 2020, byliśmy wszyscy w trakcie pandemii, także przynajmniej widzimy mniej więcej, jakie jest dopasowanie tych pytań, no i też to, o czym wspomniałeś, czyli odpowiadamy nie dość, że na te pytanie, to jeszcze zaznaczamy, czy ta kwestia jest dla nas ważna, czy nie. Także w ramach testów możemy sobie przejść tutaj już przez tak naprawdę ten latarnik. No i zobaczymy w takim razie po 25 września, bo też o tą datę chciałam zapytać. I jeszcze zatrzymując się właśnie przy tym latarniku, bo powiedziałeś, że bazujecie na odpowiedziach udzielanych przez komitety, a nie na analizie programów konkretnych kandydatów czy wypowiedzi medialnych. Skąd taka decyzja i czy to na przykład pozwala na zwiększenie obiektywizmu? Właśnie dlaczego taka decyzja? Tak, zatem z tego co mi wiadomo, jesteśmy jedynym takim narzędziem w Polsce, który właśnie bazuje na odpowiedziach pozyskanych bezpośrednio od komitetów. I tak, wierzymy w to, że to wzmacnia obiektywizm, przede wszystkim dlatego, że przechodzimy tutaj i pomijamy trochę ten taki trud interpretacyjny. Mimo wszystko wszyscy jesteśmy ludźmi i gdy sięgamy do nawet dobrze zapisanych programów wyborczych albo gdy analizujemy jakieś oficjalne wypowiedzi polityków z danych komitetów, no to zawsze przypuszczamy to jednak przez jakąś taką naszą soczewkę i przez naszą perspektywę. I dzięki temu, że my pozyskujemy te odpowiedzi bezpośrednio od komitetów, to możemy ten tutaj krok, który niesie ze sobą pewne ryzyko nieobiektywizmu, pominąć. Lubię tak troszeczkę porównywać latarnika wyborczego do takiej aplikacji randkowej. My w pewien sposób jesteśmy tylko platformą, która prawda, właśnie dopasowuje i zestawia wyborcę, wyborczynię z komitetem wyborczym. Nie ingerujemy w to wszystko, co się dzieje pomiędzy. I poza tym tutaj też dochodzi taki drugi ważny aspekt, myślę, i korzyść pozyskiwania tych odpowiedzi bezpośrednio od komitetów. Jest to to, że po prostu te komitety, jeśli oczywiście prześlą nam te odpowiedzi, bo nie zawsze jest to takie oczywiste, ale wierzymy w to, że w tym roku uda się pozyskać te odpowiedzi od wszystkich. Tak, ale no też zdarza się, że pojawiają się stwierdzenia i komitety muszą się do nich odnieść, do których normalnie na co dzień w kampanii wyborczej aż tak chętnie się nie odnoszą. Albo odnoszą się w sposób bardzo dyplomatyczny, w sposób tak delikatny, że tak naprawdę trudno zrozumieć, w jaką stronę chcieliby dany problem rozwiązać. Więc też tutaj Latarnik ma ten motyw takiego pewnego nacisku i pozyskania dla obywateli i obywatelek informacji od komitetów wyborczych. Dzięki temu użytkownik dostaje konkret, wie, jak faktycznie konkretna partia chce podejść do danego ważnego społecznie i politycznie tematu. No i poza tym dzięki temu, że pozyskujemy te komentarze bezpośrednio od, nie tylko odpowiedzi, ale właśnie też te komentarze od komitetów wyborczych, no to Latarnik staje się przez to w pewien sposób takim kompendium, gdzie możemy sprawdzić dosyć szybko i dosyć łatwo programy, a przynajmniej te punkty programowe dotyczące tematów, które znajdują się w stwierdzeniach w jednym miejscu w skumulowany sposób. I dzięki temu dowiedzieć się troszeczkę więcej o tym, co różne komitety mają nam do zaproponowania przed wyborami. Ale też wspomnę, że my zastrzegamy sobie prawo do tego, by w razie czego uzupełnić jednak odpowiedzi za komitety, gdyby te komitety nie chciały z nami współpracować i nie chciały nam odpowiedzieć. To jest taki troszeczkę kij na to, bo marchewką jest oczywiście to, że właśnie udostępniamy te platformy komitetom, by mogły dotrzeć bezpośrednio do swoich wyborców i wyborczyn, ale też jest taki kij, w razie czego, gdyby nie wypełnili, możemy właśnie na podstawie programów i oficjalnych wypowiedzi, odpowiedzi za nich uzupełnić, ale wtedy oczywiście, żeby wszystko było jawne i oczywiste i przejrzyste, zaznaczamy to przy wynikach, że takie odpowiedzi są oparte na nieoficjalnych odpowiedziach, tylko na naszej analizie. I tak, mam nadzieję, że nie będziemy musieli do takich kroków się posuwać, ale jako, że wydaje mi się, że to są ważne wybory, ostrzegam tutaj, macham paluszkiem, jeżeli nas oglądają szefowie sztabów z którychś komitetów, w tym roku możemy nie zawahać się użyć takiej możliwości. Dzięki temu też ten test jakby z perspektywy osób wypełniających go jest kompletny, no bo nie zabraknie jednego z komitetów, a jakby jednak tego jednego z komitetów zabrakło, no to trudniej by było na pewno dokładnie o to, żeby tak. Żeby to narzędzie było kompletne, jest nam potrzebna faktycznie ta stosunkowo szeroka pula komitetów. Powiedziałeś też na samym początku rozmowy, że celem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Latarnika Wyborczego jest ta działanie profrekwencyjne, uświadamianie Polek i Polaków też o tych kampaniach wyborczych, o poglądach polityków i polityczek i działanie edukacyjne. Czy wy macie jakieś narzędzia, które pozwalają wam to zmierzyć? Czy ten cel jest osiągany i w jaki sposób właśnie spełniacie te wasze cele? Może zacznę od tego, od zaznaczenia tego, że tak gdzieś tam świadomość polityczna i ta świadomość programów to naszym zdaniem nie jest taka zero-jedynkowa sprawa. To nie jest tak, że wszystkie Polki i Polacy świetnie znają programy albo że nie znają ich w ogóle. Wydaje nam się, że raczej ta świadomość wyborcza to jest taki postulat, do którego warto dążyć i który zawsze warto wzmacniać. Szczególnie, że teraz spotykamy się gdzieś tam w tym świecie nowych technologii ze szczególnymi zagrożeniami, jakimi są fake newsy, jakimi są też po prostu szybkie informacje dostarczane w sposób szybki, ale no przez to też często nie dość głęboki. No i tak, my próbujemy wyjść naprzeciw tym problemom i tym potrzebom, by tą świadomość wzmacniać i by pomagać w poznawaniu programów wyborczych, by pomagać w poznawaniu tego, co politycy mają nam do zaoferowania. Może tak jeszcze tutaj powiem, nim przejdę do tych elementów, że też wydaje mi się, że tym dużym problemem, z którym dzisiaj mamy do czynienia, jest to, że polityka chyba coraz bardziej odchodzi od takiej polityki programów i konkretnych rozwiązań, a często jest taką polityką opartą trochę bardziej na tożsamościach. Duża grupa wyborców jednak utożsamia się z daną konkretną partią i zostaje z nią niezależnie od tego, czy ta partia skręci trochę bardziej na prawo, czy trochę bardziej na lewo, czy w konkretnych wyborach zaproponuje taki postulat, czy taki postulat. No i niestety często ta afiliacja z tą partią wiąże się nawet nie tylko na utożsamieniu się z tą konkretną partią, ale na pewnej wrogości czy obcości partii drugiej, trzeciej i czwartej. My chcemy jednak, by do tych programów zaglądać i żeby przerwać też to takie błędne koło, ponieważ gdy nas nie interesują mniej te programy wyborcze, no to też partią, dla partii to jest okej sprawa, mogą bardziej grać na emocjach, mniej się skupiać na tej pracy właśnie programowej. No i to koło, zamknięte koło możemy przerwać, chyba niestety tylko my. Nie wierzyłbym w to i nie pokładałbym nadziei w to, że na pewno to wyjdzie od partii politycznych, więc wierzymy w to, że faktycznie przed wyborami i ogólnie po prostu jako obywatele na co dzień i obywatelki powinniśmy dokonywać takiej pracy i zapoznawać się trochę z tymi programami. Później patrzeć politykom na ręce, czy faktycznie te programy realizują i później ewentualnie ich z tego rozliczać. No i latarnik wyborczy jest jednym z takich narzędzi, gdzie faktycznie właśnie w jednym miejscu w skumulowany sposób możemy do tych programów, czy przynajmniej do części tych programów zajrzeć. No też tutaj właśnie fajną sprawą jest to, że komitety mają w tym miejscu możliwość dodania tych komentarzy i sprecyzowania konkretnie swoich poglądów. No ale też oczywiście to jest tylko część naszych działań. My prowadzimy szerokie i różne programy wzmacniające edukację polityczną, wyborczą i edukacyjną. I takim innym z programów, który prowadzimy prócz latarnika wyborczego, jest program Młodzi Głosują. I to jest program, z którym trafiamy do szkół i z którym trafiamy do młodzieży, tak by edukować ich właśnie w zakresie świadomości wyborczej i w zakresie mechanizmów demokratycznych. Ale to może na razie zakończę ten fragment, bo czuję, że się rozgadałem i pozwolę zadać Ci kolejne pytania. Jasne, dzięki. Ja też tak naprawdę o ten program kolejny, czy innym, o którym wspomniałeś, czyli Młodzi Głosują, chciałam zapytać, bo właśnie w Centrum Edukacji Obywatelskiej to tak naprawdę edukacja nie tylko poprzez latarnik wyborczy i o ile latarnik wyborczy najczęściej trafia do osób dorosłych, bo też one mogą głosować, o tyle są też inne programy skierowane do młodzieży, do osób jeszcze uczących się w szkołach, żeby tak naprawdę już od młodego uczyć, uświadamiać i prowadzić te działania mam ewidentnie problem z tym słowem, żeby frekwencja była większa, no bo też nie ma co liczyć na to, że skończymy 18 lat i bez wcześniejszych jakichś działań nagle magicznie zaczniemy się interesować polityką i będziemy wiedzieć, na kogo głosować. No i tutaj jest ten program Młodzi Głosują, o którym zacząłeś już mówić. Zbliża się jego kolejna edycja, bo zbliżają się też wybory. Czym on jest i jak można się w niego włączyć? Bo myślę, że jeśli ktoś jest czy to rodzicem, czy nauczycielem, to może być zainteresowany też właśnie tym projektem. Super, że wspomniałeś o tym, o tych 18 urodzinach, jakby to była, mam czasami takie wrażenie, że dorośli ludzie wierzą, że to jest jakaś magiczna granica, po której nagle każdy obywatel i obywatelka powinni się stać samoczynnie bardzo świadomi polityki i już wiedzieć wszystko. No niestety tak nie jest, by osiągając 18 rok życia móc pójść do wyborów i głosować świadomie, wcześniej musi zaistnieć właśnie jakaś edukacja wyborcza i wcześniej musimy już tą politykę obserwować. No i właśnie narzędziem, programem, który wzmacnia te postawy, prowadzonym przez nas, przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest program Młodzi Głosują. To jest program, który prowadzimy już od 95 roku, więc ma swój staż i do tej pory wzięło w nim udział tak czynnie w symulacji wyborczej, o której zaraz powiem więcej, 3 miliony uczniów i uczennic. Właśnie szczytem, powiedzmy, tego programu, takim punktem centralnym jest przeprowadzenie i organizacja w szkołach symulacji wyborów. Osoby niepełnoletnie, uczniowie i uczennice mają okazję, podobnie tak jak dorośli, w swoich szkołach pójść do urny wyborczej i zagłosować na takich kandydatów i na takie kandydatki, jak głosują osoby dorosłe w tych wyborach prawdziwych. No i oczywiście taki głos nie ma mocy prawnej, ale ma, wierzymy w to, bardzo dużą moc edukacyjną, ponieważ po pierwsze, te wybory w szkołach oczywiście przy naszym wsparciu, dzięki naszym materiałom, które przygotowujemy dla szkół, takie przewodniki, jak organizować komisje, jak organizować lokal wyborczy, jak prowadzić taką kampanię profrekwencyjną, ale jednocześnie pozostać neutralnymi, bo to jest bardzo ważne w takim programie edukacyjnym, żeby tam nie było jednak żadnej agitacji. I tak wspieramy uczniów i nauczycieli, którzy też opiekują się i koordynują taką organizację, ale to jednak właśnie uczniowie i uczennice, zespół uczniowski ma okazję sprawdzić, jak działa ten mechanizm demokratyczny w praktyce, jak tą demokrację też promować w swoim własnym środowisku, w tej swojej małej społeczności szkolnej. I tak, to jest taki punkt centralny, właśnie to głosowanie. Ale prócz tego w tym programie jest kompleksowy zestaw różnych materiałów edukacyjnych. Proponujemy nauczycielom, szczególnie nauczycielom WOS-u i HIT-u, scenariusze zajęć. Są to scenariusze dotyczące i kompetencji Sejmu i Senatu, i dotyczące ordynacji wyborczej, i dotyczące tego, jak powstają i jak funkcjonują partie polityczne. I na przykład to tutaj jakoś coś z LUB Bezpośrednio dotyczące referendum, na pewno w tym roku, jako że referendum prawdopodobnie się odbędzie, taki scenariusz też włączymy. Uczniowie będą mogli się zastanowić, jakie są plusy referendum i takiej demokracji bezpośredniej, jakie są jej potencjalne minusy, też tego, jak po prostu w tym momencie ustrojowo w Polsce pozycja tego referendum wygląda, kiedy ono jest wiążące. Do tego też będziemy wkrótce otwierać platformę taką interaktywną, na której będą zgromadzone te wszystkie materiały, na której też te zespoły uczniowskie w konkretnych szkołach będą mogły z niej czerpać wiedzę i poznawać kolejne kroki tego programu. Przewidujemy też webinaria dla nauczycieli, tak żeby ich przygotować do koordynacji w szkołach właśnie tych działań. I tak, serdecznie zapraszam, jeżeli oglądają nas nauczyciele i nauczycielki. Zapisywać można się już teraz do programu na stronie co.org.pl. Znajdziecie Państwo program Młodzi Głosują. Jak tam Państwo klikniecie, będziecie mogli znaleźć link, który poprowadzi Was do zapisów. No właśnie, zapisać szkołę mogą nauczyciele i nauczycielki za zgodą dyrekcji szkoły, a jeżeli też oglądają nas uczniowie, uczennice, rodzice, to z chęcią zapraszamy do tego, by może nauczycielom, którzy nie słyszeli wcześniej o takim programie, uświadomić, że jest okazja, by w czymś takim uczestniczyć. To jest naprawdę fajna sprawa i my widzimy po każdej edycji, że uczniowie i uczennice naprawdę z chęcią włączają się w takie działania i z chęcią dowiadują się właśnie w takiej praktyce, jak ta polityka funkcjonuje. I też jak funkcjonuje nasz ustrój, jak funkcjonuje parlament. Tak, więc do 30 września prowadzimy zapisy, ale zachęcamy, żeby zapisywać się już teraz, ponieważ szkoły, które zapisują się wcześniej, dostaną też od nas taki fizyczny pakiet materiałów. Będą to plakaty, właśnie takie przewodniki, różne nalepki. Więc tak, gorąco zapraszam, zachęcam. To włączanie w różny sposób uczniów uczennic jest na pewno niezwykle cenne, biorąc pod uwagę, że chociaż z jednej strony mamy jakieś ograniczenia ze względu na podstawę programową, ale tak naprawdę nie musimy jej realizować za każdym razem w ten sam sposób, siedząc tylko w ławkach szkolnych, i można w różny sposób właśnie osoby uczące się edukować. Dokładnie tak. Ja może tak, przepraszam, wspomnę właśnie nawiasem, jak wspomniałeś o podstawie programowej, to także nasze scenariusze, one są dosyć interaktywne. Tam są różne ciekawe ćwiczenia, które faktycznie angażują uczniów, ale jednocześnie staramy się, żeby te scenariusze rezonowały z podstawą programową, tak by to nie były. Oczywiście biorę to w duży cudzysłów, takie lekcje stracone, tylko one też wypełniają te punkty programowe, ale w sposób ciekawy, angażujący i naprawdę rozwijający. Super, mam nadzieję, że jeszcze więcej osób się będzie w tym roku włączało w te działania. Jeszcze chciałam się dopytać, czy jest jakiś limit wieku, czy są jakieś ograniczenia, czy działacie na przykład tylko w szkołach ponadpodstawowych, czy też podstawówki mogą się w to włączyć? Zapraszamy do naszego działania zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe z całej Polski. Sugerujemy i rekomendujemy, by faktycznie w wyborach brali uczniowie powyżej 13-14 roku życia, ponieważ to jest taki wiek, gdzie faktycznie już o tych ważniejszych sprawach no, łatwiej uczniom myśleć wcześniej, to jest po prostu trudne, ale jeżeli pozostawiamy tutaj taki luz decyzyjny, jeżeli zespoły uczniowskie razem z koordynatorem podejmą taką decyzję, że też można trafić do uczniów młodszych, to też taka możliwość jest. Zespół uczniowski, ten, który organizuje i te wybory, i debaty, o tym chyba nie wspomniałem, też w tym roku stawiamy też na to, by w szkołach organizować takie debaty na tematy najważniejsze właśnie dla młodych. Niekoniecznie na te tematy, które istnieją tylko w takiej polskiej polityce, w polskiej debacie publicznej, ale też te, które czasami bywają pomijane, a młodzież bardzo interesują. I tak, w to można oczywiście zaangażować już całą społeczność szkolną, nie tylko ten, wręcz do tego zachęcamy. To jest celem też zespołu, by zintegrować i by całą społeczność uczniowską włączyć do takich działań. Jak tutaj się może pochwalę, że mamie nauczycielce przesłałam ten program przed naszą rozmową, jak researchowałam, żeby właśnie też szerzyć. Sama pamiętam, jak w liceum głosowałam. Nie wiem nawet, czy to w ramach tego programu, czy nie, ale przed wyborami mieliśmy też takie lokale wyborcze i chociaż jakby o tej samej otoczce, no to już niewiele też pamiętam, to pamiętam, że była to taka możliwość i też na pewno myślę, że działa pozytywnie na uczniów to, że oni się czują docenieni, że głos młodych osób też się w jakiś sposób liczy, ktoś chce z nimi dyskutować na te poważne, pozornie tylko dorosłe tematy, także na pewno ten sukces znowu właśnie to słowo, zwiększenie frekwencji. Nie jest to łatwe słowo. Zwiększenie frekwencji, uświadomienie młodych na pewno tutaj też działa. Dokładnie tak. Ja powiem, tak jak właśnie wspomniałeś o tym, że uczniowie i uczennice cieszą się tym, że ich głos jest jakoś słyszany, to my też głęboko wierzymy w to, że szkoła nie tylko może być takim miejscem, ale wręcz powinna być miejscem, gdzie jest trochę przestrzeni na to, by podebatować i by o swoich poglądach porozmawiać. No bo niestety, jak pokazują też różne badania, młodzież bardzo często nie ma osób dorosłych, z którymi może o takich sprawach porozmawiać. I tutaj właśnie szkoła powinna przyjść w sukurs i dać taką przestrzeń. I to przestrzeń właśnie odpowiednio neutralną, przestrzeń też odpowiednio otwartą, by bez takiej też bojaźni o tym, że czasami wiemy trochę za mało, bez też takiego strachu, że może te nasze poglądy są, nie wiem, jakoś tutaj społecznie źle postrzegane, by jednak móc o tym podyskutować, móc się wyrazić i tym samym zrobić ten pierwszy krok już do dorosłego życia obywatelskiego, bo to jest naprawdę, w edukacji odnajduje się ten początek funkcjonowania naszego społeczeństwa demokratycznego. Tak, myślę, że te oba programy są cenne, bo mogą być dla wielu osób taką pierwszą drogą do zainteresowania się tak naprawdę rzeczywistością, polityką i tak dalej, bo myślę, że tutaj nie mamy wątpliwości co do tego, że taka edukacja obywatelska na każdym poziomie jest bardzo istotna, bo mamy masę osób w Polsce, które może nawet nie, że się nie interesują w ogóle, ale interesują się dosyć mało albo mają ograniczone źródła, z których korzystają, to też wpływa na pewno na świadomość, dlatego ta edukacja obywatelska, uświadamianie, to wszystko jest bardzo istotne. No i korzystając z takich programów, czy to jak Latarnik Wyborczy, czy jak Młodzi Głosują, to zawsze może być taki pierwszy krok, żeby dowiedzieć się więcej, żeby też dowiedzieć się więcej z niezależnego źródła tak naprawdę. Więc to na pewno wszystko jest bardzo cenne. Czy wy w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzicie jeszcze jakieś inne działania, które uświadamiają tak naprawdę i edukują pod tym kątem obywatelskim społeczeństwo, nie tylko uczniów i uczennice, ale także na przykład już dorosłe osoby? Tak, zatem mamy jeszcze kilka programów, które są powiązane z taką aktywnością społeczną i aktywnością obywatelską. Jednym z nich jest też program dotyczący samorządów i samorządności w szkole. Uczymy i wspieramy bardziej niż uczymy to środowisko szkolne i społeczność szkolną, by budować samorządy szkolne w sposób demokratyczny, by nauczyciele i nauczycielki i dyrekcja wsłuchiwała się też w głos uczniów i w ich potrzeby. Jeśli chodzi o takie programy skierowane bardziej dla dorosłych osób, to nie. Tak naprawdę nasza Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jednak jest skupiona na tej edukacji szkolnej i Latarnik Wyborczy jest tak naprawdę jedynym naszym działaniem, które jest otwarte na to najszersze możliwe grono, czyli całe społeczeństwo, całą populację, wszystkie Polki i wszystkich Polaków. Natomiast też docieramy, bo niektóre nasze programy docierają, tak jak na przykład Młodzi Głosują, czy Szkoła Demokracji, to jest właśnie ten program dotyczący samorządności w szkole, docieramy bezpośrednio do uczniów i uczennic i bezpośrednio ci uczniowie i uczennice w tych programach angażują się w dane projekty i w organizację danych programów. To też mamy programy, które trafiają bardziej do nauczycieli. Oczywiście później przez to też to spływa i polepsza doświadczenie uczniów w tych szkołach, ale także właśnie nauczycieli szkolimy i razem z nimi wypracowujemy nowoczesne metody i narzędzia edukacji wyborczej i obywatelskiej i staramy się, by by ta demokracja była obecna także właśnie na tym szczeblu, na tym szczeblu szkolnym, bo naprawdę widzimy to w szkołach, z którymi współpracujemy dosyć dużo, że takie działania, taka otwartość na słuchanie innych, słuchanie się wzajemnie, słuchanie nauczycieli, uczniów, nauczycieli, dyrekcji, przez uczniów i we wszystkich tych możliwych stronach, a tak naprawdę może nie powinien używać słowa stronach, bo to nie są strony, te strony nie są przeciwstawne, tylko to jest jedna wspólna społeczność, która powinna ze sobą w sposób zgrany funkcjonować. No widzimy, że to naprawdę wpływa ogromnie pozytywnie na doświadczenie edukacyjne osób młodych i że w takim środowisku osoby młode uczą się znacznie lepiej i faktycznie uczą się też w taki sposób głęboki. Nie tylko zapamiętują poszczególne fakty, które prawdopodobnie wkrótce zapomną, ale poprzez zaangażowanie i swoje, i zaangażowanie swoich nauczycielek i nauczycieli zostaje im w głowach dużo więcej także takich rzeczy praktycznych. I może też nawiasem powiem, że prócz tych naszych programów związanych z edukacją wyborczą, polityczną, obywatelską, mamy też szereg innych programów związanych z innymi obszarami edukacji, więc też to można oczywiście sprawdzić na naszej stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tak. To tyle na ten moment. Tak, jako osoba, która wcześniej była związana mocno z kulturą i cały czas mają w sercu, no to mogę powiedzieć, że na pewno jest tam też jeszcze edukacja kulturowa. No to może kończąc tak naprawdę rozmowę, jakbyś mógł przypomnieć, gdzie szukać tych wszystkich informacji, jak właśnie do Was dotrzeć? No to tak, na pewno tym podstawowym krokiem, by do nas sięgnąć, jest strona internetowa co.org.pl. Tam Państwo mogą znaleźć wszystkie nasze programy, widzieć, kiedy otwiera się rekrutacja do tych programów. Też tam jest możliwość, by wejść w bibliotekę. Wszystkie nasze publikacje, podręczniki czy takie materiały, na podstawie których właśnie można w szkołach edukować uczniów i uczennice, scenariusze są dostępne publicznie i można je znaleźć w bibliotece. Ona jest naprawdę potężna i nauczyciel z każdego możliwego przedmiotu na pewno znajdzie tam coś dla siebie. Tak jak wspominałem, nasze programy są zróżnicowane. Prócz tych, o których mówiłem tutaj i tak jak Ty powiedziałaś, mamy też programy związane z edukacją taką bardziej kulturalną, z edukacją czytelniczą, z edukacją filmową. Mamy też programy związane z edukacją ekologiczną i klimatyczną. Edukujemy też o migracji. Mamy teraz też takie programy włączające, które trafiają do szkół, w których jest sporo uczniów i uczennic, uchodźców z Ukrainy, ponieważ to też jest jakiś taki aspekt dość trudny. No w tym momencie szkoły mają trudne zadanie przed sobą, by uczniów i uczennice integrować i by faktycznie też do tych uczniów, którzy na początku i uczennic, które na początku nie znają języka często polskiego, trafiać i nie zapominać o tym, by edukować ich też na tak samo wysokim poziomie. No i tak, prócz tych takich programów czysto merytorycznych, prowadzimy też różne szkolenia i programy dla nauczycieli, tak by nauczyciele jeszcze lepiej i jeszcze mocniej mogli wypełniać swoją misję, by mogli stosować nowe, innowacyjne narzędzia, ale takie, które właśnie jednocześnie wypełniają podstawę programową i by wykorzystywać tu taką naturalną potrzebę, bo naprawdę wierzymy w to i to widać. Uczniowie mają naturalną potrzebę tego, by się uczyć, tego, by dowiadywać się więcej, tego, by się rozwijać. Tylko czasami pod presją różnych testów, egzaminów ta naturalna chęć bywa przytłaczana. My wierzymy w to, że te egzaminy i testy powinny być oczywiście jakąś tam metodą, mogą być metodą sprawdzenia i podsumowania edukacji, ale na pewno nie celem i na pewno nie tym, z czym uczniowie później wychodzą tylko ze szkoły, bo szkoła i ogólnie edukacja to nie jest tylko ta wiedza, to też jest po prostu proces i to też jest ten naprawdę bardzo ważny element naszego życia. Tam się kształtujemy, tam poznajemy swoje poglądy, tam poznajemy siebie, tam uczymy się funkcjonować z innymi, pracować w grupach i poznajemy różne metody, które później nam pozwalają dobrze funkcjonować w społeczeństwie demokratycznym i na rynku pracy i we wszystkich innych środowiskach, w których się znajdujemy. Nie przyszło mi nic innego, jak się zgodzić z tym, co mówisz. Bardzo dziękuję za gościnę na kanale LUB Bezpośrednio i za rozmowę tak naprawdę. A tutaj naszych widzów, widzki, wszystkie osoby oglądające zapraszam do śledzenia działalności Centrum Edukacji Obywatelskiej, no i albo do włączania się w program Młodzi Głosują, albo do wypełniania latarnika wyborczego. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dobra rozmowa. Mam nadzieję, że się Państwu widzom także spodoba i skorzystacie z oferty Centrum Edukacji Obywatelskiej. No jasne. No i z tej strony mówiła do Was Agata Kempa, a dzisiaj moim gościem był Michał Mazur. Jedna z części tak naprawdę Centrum Edukacji Obywatelskiej, który na co dzień zajmuje się projektami Latarnik Wyborczy i Młodzi Głosują. No i do zobaczenia na kanale przy okazji innych rozmów. Cześć!